No jasne, że tak. Dobrze. Ekstra marynarka. Ma w sobie to coś, to odkryte ramiona. Spodnie z wysokim stanem. Ale takie spodnie, które nie są obcisłe na kostkach. I znowu szpilki. Szpilki, no. Tutaj trampek nie dają. Polubiłam. Tutaj trampek nie dają. Dobre, dobre. Spokojnie w tej stylizacji możecie się dziewczyny umówić na kawę. Leć, kochana. Idę zobaczyć. My tu poczekamy. To bardzo pasuje do jej charakteru. Podkreśla taki pazur. Pazur ma, ale może nie w ubiorze. Myślę, że już po prostu się boi zaryzykować w jakieś odważne stroje. Nowa prowadząca SOS, pani Terenia. Od stylu. Pani Terenia mówiłam, że to będzie piękne. Tak. Rewelacja. Pani Tereniu, bardzo pani dziękuję za pomoc. Więc to, co dzisiaj zobaczyłam, to po prostu zaskoczyło mnie pozytywnie. Wyglądała rewelacyjnie. No i co? Co powiesz o twoich nowych spodniach, które niwelują X-y? Stań pięknie prosto w tych spodniach, złącz nóżki. I gdzie mamy X-y? Nie mamy. Nie mamy. Idziemy dalej? Gdzie jest oponka? Tylko mi powiedz. Jaka oponka? I o to chodzi. Moja droga. Ten róż. Ja wiem. Połączenie idealne. Jasny lub brudny róż i szare spodnie. Maja, a takie spodnie będą dobre na moją oponkę? Takie spodnie zakryją twoją oponkę. Zobacz, to są spodnie z wysokim stanem. Czary mary hokus pokus, ubrania to potrafią. Idziemy. Bardzo proszę. Czarna ramoneska, bardzo się cieszę. Zawsze chciałam mieć taką w swojej garderobie. Teraz mogę spojrzeć. Ale masz piękną pupę i znowu ten sam patent. Prosta nogawka i wszystko się zgadza. Torebka też daje tego czegoś, tak? Widać to coś. A co to jest to coś? Pazur. Na S. Nie Sablewska. Styl. Zapamiętam. Masz styl? Już mam. Starałam się otwierać po kolei każdą szufladkę, żeby móc tam znaleźć coś, co jest jej charakterem, coś, co tworzy jej myśli, coś, co definiuje ją jako kobietę, po to, żeby móc znaleźć jej własny styl.